twórców gier Hipokampus i Było sobie, panią Joannę Felix i pana Janusza Felixa, Felixów. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy bardzo ciekawi tego, co państwo przygotowali na wiosnę, lato, bowiem wasze gry to przede wszystkim uczta intelektualna z poczuciem humoru, także myślę, że każdy czeka na to, aby rzucić się w te wir przygody, które przygotowaliście dla nas. Więc oddaję państwu głos. No to na początku to się chcemy przywitać przede wszystkim. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Życzyć wszystkim wspaniałego dnia, mimo że nie ma słońca. Oczywiście jak zwykle tradycyjnie z łykiem kawy. Dzień dobry wszystkim. I na samym początku dla tych, którzy dołączyli do webinarów Świata Zabawek dopiero teraz, kilka słów na temat naszego wydawnictwa. Nasze wydawnictwo jest stricte wydawnictwem o powołaniu edukacyjnym. No to już chyba państwo, którzy znają nasze produkty, wiecie. Zapewnia dzieciom i ich rodzicom świetną zabawę i rzetelną edukację w jednym. Warto powalczyć o to, czym się dzieci bawią, bo w czasie zabawy dzieci najlepiej się uczą. To tak króciusieńko na temat tego, czym się naprawdę zajmujemy. Poruszamy trudne tematy, bo i organizmu, i narządów wewnętrznych, i biologii szeroko pojętej, ekologii, kosmosu, pierwszej pomocy. Także zakres tych wiadomości, które staramy się przekazać dzieciom poprzez radosną i wypełnioną humorem zabawę, jest bardzo duży. A teraz przechodzimy do naszych nowości. Następnego nie mam, no zaraz, slajd następny, bo kto przesuwał je? Aha, dobrze. No tutaj tak. za dużo operacji. My się znowu nie widzimy, tak w ogóle a propos. Aha. Zawiesiliśmy się, także jakby coś było nie tak, to tak, proszę nas... U nas państwo, że tak powiem, są w pełni życia. No może to przełącz szybciutko. No ale to znowu się ten... Natomiast jak będziemy jesteśmy przy nagrodach, bo trzeba powiedzieć sobie otwarcie. Hipokampus i gry Było sobie nagrodami stoją. I tych nagród nigdy nie brakuje, a w ostatnim czasie przybyły kolejne, prawda? Tak, no to może najpierw zróbmy taką króciutką prezentację, jakie to nagrody. Otrzymaliśmy dwie nagrody z perełki, może cofnijmy ten slajd. Dostaliśmy dwie perełki, nagrodę magazynu Świata Zabawek. To są naszych czytelników najlepszych poławiaczy pereł, po prostu nie ma lepszych. Tak, dostaliśmy zabawkę roku dwukrotnie w tym sezonie. I pod koniec ubiegłego, i nagrody główne ze Świata Przyjaznego Dziecku KOPD. No i teraz po kolei możemy państwu pokazać. I tak nagrodzone gry to jest nasza jesienna premiera, czyli W poszukiwaniu złotego runa, zabawka roku i nagroda główna KOPD. Wirus, poczekaj, może... Jak pokonać wirusa, to jest kolejna gra z kolekcji Było sobie życie, została uhonorowana nagrodą Perełka i również nagrodą główną Świat Przyjazny Dziecku w kategorii do 7 lat. Jeszcze w roku ubiegłym Kosmos. Wiosną. Jeszcze tak. Chwaliliśmy się, ale Kosmos wiosną został też uhonorowany Perełką. No i zabawką roku, wyróżnienie w konkursie Zabawka Roku otrzymała gra pod tytułem Ekologiczne Miasto z serii Była sobie Ziemia. O, a teraz może przejdziemy... Dobrze, i teraz jesteśmy... O tak, to może filmik, zacznijmy filmikiem. Jest filmik? Teraz popłyniemy w poszukiwaniu złotego runa. Tak. Oj, to będzie się działo.
Czyli tak, jak widzieliśmy na filmiku. Czyli płyniemy po jakieś skarby. Płyniemy, tak, poszukujemy skarbów, poszukujemy... Chyba musisz przywrócić podgląd do nas, bo nie będziesz widział, czy pokazujesz... Aha, co pokazuję, nie będę tak. widział, tak? Już o, tutaj jesteśmy na większym ekranie, tak? Dalej nie jesteśmy. Dalej nie. No dobra, teraz jesteśmy, może dobra. Coś zrywa z tego. No więc tak, pierwszą atrakcją tej gry to są modele statków historycznych jednostek pływających. Widać? Nie wiem, czy tak, widać. I to jest, ja też mogę pokazać, to są cztery układanki 3D. Znaczy każdy taki przed rozpoczęciem rozgrywki, taki stateczek trzeba sobie złożyć właśnie z tej planszetki, którą pokazuje pani Dorota. Generalnie same te zabawki, to już są zabawki te gry. Tak, ja spróbuję, żeby było widać, że można to złożyć, to ja już teraz złożę. One, może ten japoński, panie Januszu, to jest jakaś ten japoński. Japońska. To jednostka. Jest, tak, to jest stateczek, model statku jednostki japońskiej, Sekibune. To naprawdę pływało, tylko trochę większe po tamtych morzach azjatyckich. A to jest nasza rodzima bałtycka koga. Tym w XI-XII wieku przewożono towary po Bałtyku. O, a to jest model statku, którym Krzysztof Kolumb płynął i odkrył Amerykę. Tak, jego prawdziwa wielkość to jest mniej więcej długość tira i dwie szerokości tira. No właśnie, tak, czyli to są wszystkie historyczne jednostki, więc to jest, tak jest już przygoda z historią. Może te planszetki pokażemy. Poczekaj, jak już pani pokazywała planszetkę. Tak, już, ja już tu działam, pani Anno, już tutaj elementy bardzo prosto się wyciskają. Plansza gry jest mapą. Ma charakter mapy, takiej mapy starej, i nasze zadania wykonujemy właśnie na tej mapie. Każdy gracz na początku otrzymuje taką, wybiera sobie taką kartę mapa i jego zadanie jest tutaj opisane na tej karcie. Pierwsze zadanie polega na tym, że ma odnaleźć dwa kryształki, to są takie kolorowe kryształki. O. Tu widzimy je w tym. Mamy kryształki i płyniemy po kryształki. Gdy już dopłyniemy do kryształków, musimy przepłynąć przez cieśninę, która znajduje się na właśnie samym środku tej mapy. Ja w ogóle jestem ciekawa, jak dzieci poradzą sobie z mapą analogową bez wskazówek. No właśnie. No właśnie, to co jest też ciekawe i na pewno ma dużą wartość edukacyjną, że mapa, siedzimy po czterech stronach tej mapy i musimy zlokalizować swoje miejsca, czyli jakby uczymy się też czytać mapy w jakimś sensie, gdzie co może być i musimy zlokalizować swoją trasę, jakby wyznaczyć swoją trasę, żeby dopłynąć do celu. Po zdobyciu kryształków musimy właśnie przepłynąć przez znajdującą się na środku tej mapy cieśninę hipokampusów i tu czeka nas tak zwana próba hipokampusa, czyli taka zabawa pamięciowa. To są cztery różne możliwe karty. Musimy odgadnąć różne zdarzenia z wyprawy. Jedna dotyczy wyprawy Krzysztofa Kolumba, druga Vasco da Gamy, Ferdynanda Magellana i Jamesa Cooka. Same ciekawostki. No i jak już pokonamy tą cieśninę hipokampusów, to wtedy musimy spotkać się z jednym ze smoków i nasze zadanie polega na tym, żeby od tego smoka odzyskać złote runo, a możemy go przekupić kryształkami, które właśnie już wcześniej zdobyliśmy. Ale ja wszystkich tajemnic tej gry nie będę państwu zdradzał, bo to potem okazałoby się nudne, jak zaczniecie grać. Ja myślę, że ta gra nigdy nie okaże się nudna. No, ale z nami tutaj od razu powiem, na Facebooku między innymi są Ewa Graniak, Głośninek, Baba Jaga. Ola. Słynna.
I Maciej Wrzosek, który podkreśla, że bardzo fajnie, że statki są, że każdy jest inny statek. A myślę, że możemy też zdradzić, że Maciej Wrzosek już niedługo, mam nadzieję, zaprosi nas wszystkich do nowego punktu na mapie gier planszowych w Warszawie, do punktu zwycięstwa. Także już pozdrawiamy i myślę, że tam pozdrawiamy, też pozdrawiamy Panie Złote Runo. Czekamy na to pierwsze zaproszenie. Tak, tak. No nie jest tak, że on się wymiga, nie. No i gdzieś po te Złote Runo popłyniemy. Tak, chyba. Płynie. Także proszę Państwa, tak, wszystkie te elementy, które w tej chwili widać, może dalej, karty, wszystkie te obrazy, które są, slajdy, są dostępne i jeżeli Państwo prowadzicie sklep internetowy, to oczywiście trzeba się do nas zwrócić i je przyślemy, tak, żeby można było tą grę właściwie zaprezentować, żeby nie było widoczne tylko pudełko, jakby to wszystko jest w JPEG-ach i możemy przysłać. Również filmiki, też. Filmiki, linki do filmików, wszystkie te materiały są dostępne. Gra, może dalej teraz, jest promowana. Przede wszystkim ma rekomendacje eksperckie. Tutaj mamy obrazy z prezentacji w TVN. Z TVN, nie? 24. Tak. Nie, nie 24. Dzień dobry, TVN. Dzień dobry TVN. Także najlepsza pora dla rodziców, którzy bardzo często ten program oglądają. Także tak jest. To były właśnie rekomendacje eksperckie pani Magdy Kordaszewskiej. Co robić z dziećmi? Pozdrawiamy Magdę. Pozdrawiamy pani Magdo. Tak. Jak się bawić, żeby się nie nudzić i jeszcze z tej zabawy, żeby był pożytek. I tu właśnie gra była prezentowana. Teraz gra, podobnie jak inne gry, są promowane w mediach społecznościowych. Tu się musimy pochwalić, że Facebook jest obserwowany przez ponad 26 tysięcy osób. Instagram ponad 3 tysiące. No i współpracujemy na stałe z blogerkami, blogerami, influencerami. Jest ich ponad 30. TikTok, no też mocno jeszcze zaczęliście oczywiście działać. Jeszcze na TikToku. Wróć proszę, Olu. Tak, bo to jest, panie Januszu, proszę nie zapominać, ja wiem, że to nie jest jakaś najmocniejsza w pana sercu platforma, ale bardzo mocno TikTok rozwijająca się, że mocno działacie na TikToku. Tak, pani Doroto, pani dobrze zauważyła, szybko ominął TikTok. No może nie należę do zbyt zdolnych TikTokerów. Tak, ale my jakoś, tak, z nami jest jeszcze Ola, która mocno wspiera w tych działaniach marketingowych. Tak, ale Ola my radzi musimy kiedyś pana Janusza na tego prowadzi te działania marketingowe. Ola radzi sobie dużo lepiej. No ale jeszcze wróćmy tam tą planszę, bo jeszcze nie powiedzieliśmy o stałej współpracy z KOPD, z Komitetem Ochrony Praw Dziecka, z Zabawkatorem, z panią Anią Oką. Z Zabawkowiczem. I Zabawkowiczem, z panią Magdą Kordaszewską, Świat Zabawek, to oczywiście, który nas następny slajd. Tak, i wszystkich pozdrawiamy bardzo serdecznie. Tak, no i patroni medialni, Świat Zabawek i Gier Planszowych, Dziecko w Warszawie, Onet, Newsweek, Gazeta Wyborcza. Szykują nam się jeszcze inne współprace, ale to na następnym webinarze już powiemy, że już się dokonały. Tak, natomiast Maciej Wrzosek zaprasza, to od razu przeczytam, bo to jest na Facebooku, Państwo nie widzą, pozdrawia. No niestety trochę popsuł grę, bo poskładał statki, ale wiemy, że te statki po prostu tyle radości sprawiają przy składaniu, że no ja wiem, że się trudno oprzeć. Macieju, Macieju, jak dotrzemy do Pana i zorganizujemy ten turniej, to przywieziemy dobrych kilka gier i będzie można na nowo składać statki. Tak, trochę nowych. Jeden z turniejów to będzie składać. Tak, bo ja tu walczę, ja tu jestem absolutnie atechniczny, ale walczę. Można też zrobić turniej, kto szybciej złoży. My z Panem Maciejem rozmawialiśmy o Złotym Runie wiele, wiele lat temu, zanim jeszcze ta gra była zakończona. I przegadywaliśmy, w którym kierunku pójść i czy rzeczywiście już startować z tym. Także pan Maciej od samego początku pomysłu, prawda, z nami tutaj. Ja myślę, że dla wszystkich sklepów też musimy z Maciejem porozmawiać, żeby tam zrobić turniej też dla sklepów. Dlaczego sklepy są, że tak powiem, nigdy nie wyróżnione w żadnym turnieju, a przecież oni też świetnie te gry znają i sobie świetnie w nie radzą. Więc to w ogóle świetny pomysł. Tak, to świetny pomysł, naprawdę.
Także no, miejsce teraz... mamy. Tak, plany mamy. Kolejna nowość. Nowość, nie nowość. Gra wyszła na przełomie października, listopada, więc myślę, że dalej jest nowością. Jak pokonać wirusa? Tutaj nie wiem, pani Doroto, czy widać małe, bo to jest... Ach, już, już chwileczkę, pani Joanna, bo ja tutaj z tymi statkami walczę. O, już widać. Także to jest wersja kompaktowa. No i tak jak w naszym bestsellerze było sobie życie, prawda, porusza sprawy, to jest jakby w ogóle kontynuacja było sobie życie, taka przybliżenie tego jednego głównego tematu, jak pokonać wirusa, czyli budowania odporności, prewencji przed zakażeniami wirusami i bakteriami. Uczenia dzieci, bo tutaj to, na co położyliśmy nacisk, to przekazaliśmy dzieciom jakby narzędzia w tej grze, w jaki sposób można się chronić przed zakażeniem. Przybliżyliśmy oczywiście pokrótce budowę i funkcję organów wewnętrznych. Tak jak było sobie życie, jest to gra, która ma prostą planszę. Zaraz pokażemy tę planszę. Czyli do ogarnięcia w kilka chwil przez rodziców i przez dzieci. Jakby. Tak, natomiast mamy już takie pierwsze wrażenia z zewnątrz od rodziców. Że w zasadzie nie tylko dzieci, które potrafią czytać, mogą w tą grę grać, bo dzieci jeszcze nie czytające świetnie sobie radzą, bo tam mamy takie planszetki, gdzie trzeba te żetony wkładać, wyjmować i tak dalej. A mądry rodzic od czasu do czasu przeczyta niektóre z pytań i w ten sposób wprowadza dziecko może w świat trochę takiej poważniejszej wiedzy. Ale generalnie gra się nadaje od 5 lat, tak jak nam to udowodniono. Tak, ale z dużą dawką humoru przekazujemy tę trudną wiedzę. Proszę Państwa, profilaktyka zdrowotna nie dzieje się z dnia na dzień. To wymaga, to się dzieje na przestrzeni miesięcy, a nawet lat. Dlatego im wcześniej dzieci będą świadome swojego ciała i świadome tego, w jaki sposób chronić swój organizm, budować tę odporność, tym po prostu lepiej. Czym skorupka za młodu nasiągnie i tak dalej. Także gorąco namawiamy do tego, żeby spróbować zagrać z dziećmi, jak pokonać wirusa. A, no właśnie, i ta gra już zawiera profilaktykę przeciwko COVID-19. Także to jest bardzo ważne, ponieważ oficjalnie już zacznijmy się żegnać powoli z tą pandemią, a zostało to jako jeden z wirusów i to jest świetna informacja, że będziemy mogli się jeszcze mocniej uzbroić, jeżeli chodzi o działania jakieś prewencyjne przez tę grę. Tak, ale ta pandemia też wywołała u dzieci jakieś może bardzo nieprzyjemne wrażenia, a tutaj ta gra jakby przybliża dzieci też do tego tematu w taki sposób łatwiejszy, że można się jakoś zabezpieczać, tak? I uczy tej prewencji. W związku z tym odczarowywuje tę traumatyczną sytuację, w jakiej jesteśmy wszyscy. Znaczy tu mamy w tej chwili filmik, to chciałbym powtórzyć, że wszystkie te materiały, które Państwo widzicie w prezentacji są dostępne i możecie od nas je w prosty sposób pozyskać, tak, bez. Państwa wydawnictwa też uruchomił swój newsletter, także jeżeli Państwo byliby zainteresowani, żeby być na bieżąco z informacjami, aktualnościami od wydawnictwa, to na jaki adres powinni wysłać swój adres, żeby do tej listy dołączyć? newsletter@hipokampus.eu. Dobrze, i my to już wypisujemy. I myślę, wydaje, że w tym, że spokojnie wtedy Państwo będą już naprawdę na bieżąco ten newsletter bodajże z taką częstotliwością co tydzień, co dwa, w
wtedy, kiedy jest coś ciekawego do przekazania do wydawnictwa, się pojawią. W dużym wsparciu pani Doroty, która nas bardzo mocno mobilizuje do różnych nowych działań, za co dziękujemy. Nie, bo to nie można, proszę państwa. Tak, to nie można tak siedzieć, tak? Muszę powiedzieć, że pani Dorota jest takim naprawdę absolutnie cudownym duchem całej tej branży. Podejrzewam, że prawie wszystkich budzi i prawie wszystkim mówi, słuchajcie, nie siedzimy, pracujemy. Akcja. Dobrze. Pani skończyła, to myślę, że możemy dalej sobie pomyśleć. Tak, bo teraz możemy polecieć do gwiazd. Ja już pokazuję. Nie wiem, czy widać. Powiem szczerze, że to jest chyba najdziwniejsze w cudzysłowie i bardzo pozytywne tego słowa, plansza z państwa kolekcji. W sensie taka najbardziej... Znaczy, no mamy tutaj zdjęcie Układu Słonecznego. Tak, ona nie jest oczywista, ta plansza. O, dobrze. Nie jest oczywista, nie. To znaczy tak, mamy cztery planety, które krążą wokół Słońca i mamy w rogach cztery planety gazowe, one tu są, które są w rogach i one niestety nie krążą, bo nie starczyłoby nam miejsca, musielibyśmy mieć tą planszę 10 razy większą, żeby wszystko mogło krążyć, bo takie odległości są we wszechświecie, ale tłumaczymy, dlaczego tak jest w instrukcji. No i co jest fajnego w tej grze, że w każdym ruchu przesuwamy planety, właśnie planety się poruszają, ona nie jest statyczna, tylko planety się jeszcze raz pokażę tutaj, może widać może tą planszę, bo ja już nie widzę. Chwilkę, teraz jest? Widać. Jest. O, tutaj mamy Ziemię, tu mamy Merkurego, mamy Marsa i Wenus i w każdym ruchu przesuwamy o jedną pozycję wszystkie planety, także widzimy jak one poruszają się wokół Słońca. Oczywiście naszym zadaniem jest wyruszyć w kosmos i pozyskać próbki do badań naukowych z tychże planet. Także wyruszamy z Ziemi, musimy odwiedzić trzy planety, zdobyć próbki i wrócić na Ziemię. Po drodze możemy mieć problemy z tak zwanymi zbójami kosmicznymi, którzy grasują. No i oczywiście mamy problem taki, że planety są w ruchu, to wszystko jest dynamiczne, musimy sobie przewidzieć, gdzie, kiedy lądować, startować i tak dalej. Oczywiście są pytania, które pomagają nam zdobywać pewne ułatwienia w grze, pewne... Musimy pozyskiwać paliwo i tak dalej. I są karty, które nam przeszkadzają, ułatwiają, etc. tą grę. Tam mamy procę grawitacyjną. Kosmicznego rabusia. Jak widzimy zresztą. Przeskakujemy na najbliższe stacje kosmiczne. Tak, możemy w międzyczasie lądować na stacjach kosmicznych. No gra absolutnie spektakularnie piękna. Znaczy chyba to jest zupełnie inna od waszych innych gier, prawda? To jest, ona ma, tak, jest jedyna w swoim rodzaju. Tak, to jest absolutnie jedyna w swoim rodzaju gra. Jest inna i to jest jej wielka zaleta. Też cieszy się sporą popularnością, bo w tej chwili czekamy na kolejny dodruk. Także no niestety czekamy, bo to się wszystko powydłużyło. No w tej chwili niestety terminy są bardzo długie. Ale w marcu już będzie, czyli za 3 tygodnie. Czyli przed dniem dziecka spokojnie jeszcze można... Na pewno, myślę, że nawet na zajączka już będzie. Na zajączka. Autorem wszystkich naszych filmów jest Kuba, razem zresztą z Olą robią te filmiki. I no, myślę, że ten filmik z Był sobie kosmos jest też spektakularnie udany, także cieszymy się bardzo. Gra Był sobie kosmos oczywiście... Ona może nie jest powiązana, ale na temat kosmosu dystrybuujemy również film pod tytułem Był sobie kosmos. Tutaj prezentujemy oba pudła na planszy. I często jest tak, że rodzic, który kupił albo film, to kupuje grę, a jak kupił grę, to kupuje film. Także
takie produkty łączone też Państwu polecamy, bo w wielu przypadkach one się sprawdzają i wielu rodziców w ten sposób funkcjonuje, że jak ma jeden produkt, dokupuje potem drugi. To teraz przejdziemy do ekologii. Kolejny ciężki temat, tak? Trudny temat, ale staramy się go w jakiś prosty i przystępny sposób też przekazywać dzieciom. No ekologia, bardzo trudny, ale i modny temat w tej chwili i bardzo dobrze. No, wszyscy wiemy, że zasoby naturalne ziemi powoli się kurczą, dlatego musimy nauczyć się lepiej dbać o nasze środowisko. Od tego, jak będziemy w tej chwili przygotowywać dzieci do ochrony naszej planety, będzie zależało to, w jakich warunkach będą żyły w przyszłości następne pokolenia, tak? Planszówka została tak pomyślana, aby zainteresować dzieci tym trudnym tematem i pomóc im w kształtowaniu zdrowych nawyków ekologicznych. O to nam najbardziej chodzi. Tak więc muszą pamiętać między innymi o segregacji śmieci, odpadów, wykorzystaniu energii z zasobów odnawialnych, bo to jest temat, który jest bardzo mocno i dokładnie rozszerzany w tej grze. Odpowiedniej powierzchni terenów zielonych, które są płucem naszej ziemi. I wszystko po to, żeby się nam wszystkim, mieszkańcom tej naszej planety Ziemi, lepiej żyło. Tak? Ale tutaj pani Anno, zauważyłam, że myślę, że na dole są odpowiedzi do pytań i one są po prostu zamazane. I co my mamy z tym zrobić? Oj, trzeba drapać. No właśnie, co trzeba zrobić, żeby te odpowiedzi, bo jednak no, nie wszyscy mogą mieć taką wiedzę, która ta odpowiedź jest prawidłowa. No ale na przykład, do jakiego pojemnika wyrzucamy skórki z owoców i warzyw, kwiaty i gałęzie? No do jakiego? Do zielonego, do brązowego, do niebieskiego. O matko, no i zdrapujemy. No i teraz do jakiego, pani Doroto? No to teraz z owoce, czyli to będzie bio. Czyli no powiedzmy, że zielony. Czy brązowy? Brązowy jest bio chyba. Brązowy jest bio. No właśnie i dzięki tej grze dzieci uczą się w sposób absolutnie bezbolesny tych ważnych zachowań. Następne pytanie, na przykład takie pierwsze z brzegu. Dlaczego bardziej ekologicznie jest brać prysznic niż kąpać się w wannie? Myślę, że może ktoś z Państwa udzieli odpowiedzi, bo ja myślę, że to jest naprawdę fajna rozgrzewka też. Trudne pytanie. Pytanie no tak, w ogóle uczymy tych nawyków ekologicznych na prostych przykładach i to jest może największa wartość. A mamy odpowiedź, odpowiedź B. B, która to jest? Tak, zużywa się średnio o połowę mniej wody, zgadza się. Tak, nasi widzowie, tak, to jest nie tylko poławiacze Pereo, ale to jest w ogóle skarbnica wiedzy. Tych nawyków ekologicznych uczymy dzieci tutaj w sposób prosty, no na przykład myć zęby można nie przy odkręconym cały czas kranie, bo jednak każda kropla wody jest już niedługo będzie na wagę złota. To nie dlatego, że chcemy straszyć, ale trzeba cały czas z tyłu głowy mieć tę świadomość, że zapasy wody się kurczą. Tak, tak. Tak. Brytyjczycy już od 10 lat wodę sprzedają i to drogo, więc to jest przyszłość. Do nas też to przyjdzie. Do nas też to przyjdzie. Tak. Słuchajcie, no ważne jest, żeby mówić dzieciom, że nie ma planety B. Mamy jedną swoją na razie planetę Ziemię i trzeba ochronić jej zasoby naturalne. Dlatego myślę, gra Ekologiczne Miasto to jest hit. Hit tego czasu. I chyba tam jest, jednak to się nie zdrapuje, ale jest taki detektor, prawda? Tak. Ten detektor występuje w niejednej Państwa grze i proszę mi wierzyć, że to jest naprawdę mega atrakcja dla każdego dzieciaka. Taki detektor odpowiedzi, czyli taka czerwona, nie wiem, planszetka, taka czerwona płytka, która... Czerwona płytka zadrukowana. Tak, pozwala na odczytanie odpowiedzi. A mamy pytanie z Facebooka, dla jakiego wieku dziecka jest planszówka ekologiczna? 8+.
8 plus, nawet myślę, że tutaj było chyba na slajdzie nawet chyba 7, ale to też tak jak wcześniej Pan wspomniał, że to też zależy od rozwoju dziecka i o jego, dokładnie jego tak. wiedzy. Od rozwoju dziecka też... i od rodzica, tak? I od rodzica, właśnie. Który, tak. No, to są gry, które raczej wymagają tego, żeby grać, żeby dzieci grały z rodzicami. Tak. I jak z jednym rodzicem lub opiekunem. Tak. I no, to też jest taka płaszczyzna dla rodzica, żeby w czasie gry nawiązuje się z dzieckiem kontakt inaczej niż... No jest to pewne zajęcie, które tworzy taką wspólnotę i emocji, tak. I poznawania świata i tak dalej. No i niewątpliwą daje satysfakcję dziecku, jak w takiej grze wiedzowej może pokonać tatę. No, takie jest, poczucie sprawczości. To nawet, jest bezcenne. Tak? Sam tego doświadczałem wielokrotnie. Jak mnie córka ogrywała, i ogrywa dalej. Natomiast tutaj taka mała kryptoreklama, bo też jest pytanie, kosmos od jakiego jest wieku i to też jest 7+. Natomiast dobra, pytanie zadała Ewa Graniak-Wosinek, która jest naszą nową redaktorką. To jest słynna Baba Jaga, która o planszówkach wie mnóstwo i właśnie zaczyna cykl artykułów w Świecie Zabawek. Właśnie od tego, jak dobrać grę do wieku dziecka. Tak, też witamy Ewę mocno w naszym gronie i o tym doborze i właśnie, bo Ewa bardzo dobrze też zauważa, że czasami wstydzimy się kupić pięciolatkowi grę dla wieku 5 lat, bo uważamy, że te nasze dzieci to już muszą, że tak powiem, uniwersytety od razu mieć w głowie i mieć tak, znaczy jakby na wyrost chcemy kupować i na wyrost jakby chcemy przyspieszać ten rozwój, a myślę, że to na spokojnie wszystko, na wszystko przychodzi czas. Zgadza się. Także to też chyba przesłanie też waszych gier i dlatego te wasze gry to są, znaczy to jest taka kompilacja i trudności, i poczucia humoru, i wiedzy, która jest ciekawa i dla malucha, ale też i dla rodzica. Także ta rozrywka jest naprawdę fajna dla całej rodziny. No a poza tym można powiedzieć, że każdy temat trudny, który jest gdzieś ukryty w naszych grach, sama gra staje się pretekstem do poruszenia tego tematu i w taki bezbolesny sposób wprowadzamy dziecka w temat, a to się kiedyś odezwie w czasie tych zajęć merytorycznych w szkole, tak? Ta wiedza w czasie zabawy nabyta. Tak, to jest takie mimowolne. O, tak. Mimowolne. Ale teraz już mamy quiz. No i w tak, quizach teraz, to dzieciaki to są jest, nasza dużo lepsze. Trzecia premiera jesienna. To jest taka gra z jednej strony prosta, z drugiej tak nie do końca. Dobrze, to może tak być. Więc tak, jak to quiz polega na odpowiadaniu na pytania. I tutaj mamy jedną taką fajną rzecz, że na każde pytanie jakby ma, wykonujemy dwa zadania. Pierwsze zadanie to jest, musimy odpowiedzieć merytorycznie na pytanie. A drugie zadanie polega na tym, że musimy umiejscowić, mamy dwa pionki, musimy umiejscowić, kiedy to zdarzenie miało miejsce na właśnie planszy, na tych timeline'ach, które są jakby po czterech bokach, tak? I poruszamy się od startu do mety w zależności od punktacji, którą uzyskamy w każdym ruchu. No tak. I mamy mistrza. Pytania pochodzą z czterech dziedzin, czyli pytamy o zdarzenia historyczne, pytamy o zdarzenia z historii wielkich odkryć geograficznych i pytamy o odkrycia, czyli wynalazki. Czyli taka gra szeroko historyczna. To jest na przykład takie pierwsze z brzegu pytanie, czytam z ekranu. Największa piramida w Gizie to piramida Cheopsa, piramida Tutenchamona, Sfinks. I tutaj mamy prosto, pani Janno, bo odpowiedzi widać. Pytania są. Nie ma właśnie tej tajemniczej płytki. Nie, bo tutaj nie ma płytki, tu jest inaczej. Tutaj
zbieramy odpowiedzi przy pomocy kart ABC. Każdy sobie wybiera odpowiedź i lokalizuje to zdarzenie na planszy. Jak już wszyscy odpowiedzieli, to wtedy weryfikujemy, kto odpowiedział poprawnie, kto odpowiedział niepoprawnie. Ewentualnie mając odpowiednią kartę, jeszcze może skorygować miejsce na tej planszy, na timeline'ie ułożenie swojego pionka i tak dalej. Także zapraszamy, bo gra prosta gra quizowa, ale jest w niej z nią dużo zabawy i humoru. I sprawia dużo radości. Ćwiczyliśmy, no, tym przegranym może mniej trochę. Przegranym mniej? To powód, żeby się odegrał. Ale ja myślę, że tutaj ci młodsi gracze będą mieli znaczną przewagę z racji tego, że tę wiedzę mają na bieżąco w szkołach jednak podawaną. No tak. I na tym tacie się będą mogli odegrać. To. Tak, tak. No gdzieś muszą. Gdzieś muszą. Teraz przechodzimy do bestsellerów. O i tu widać ta piękna, że tak powiem, kompilacja waszych produktów, tak jest. Z której można stworzyć super zestaw. Już czyli mamy grę, którą pewnie państwo znacie, czyli Było sobie życie. Mamy encyklopedię. Widać? Tak, może widać. Pokażmy wnętrze tej encyklopedii. Ona jest bogato ilustrowana. Olu. To jest książka, która zawiera 200 parę stron i ilustracje są adresowane do dzieci. Ona jest nowocześnie przerysowana. Nie ma tutaj takiej wiedzy stricte encyklopedycznej. To jest taka encyklopedia dla dzieci, czyli generalnie mamy ciekawostki na temat tego, jak funkcjonuje ludzki organizm. Książka od wielu lat cieszy się dużą popularnością. I polecamy ją państwu, bo ona w asyście tej gry bardzo dobrze się sprawdza. Oczywiście pokazuje, że nie jest taka cienka. Nie, to ma nie jest cienka, ale też czy możemy zapewnić, że to jest ta wiedza, którą oni otrzymują, znaczy dzieci otrzymują w szkołach, prawda? Tak. Niewątpliwie pomaga. O, tutaj mamy układ krążenia pokazany, duże krążenie, małe. No jest to uproszczone tak, żeby dziecku dać ideę, jak to działa. I oczywiście polecamy jak zawsze film Było sobie życie, od którego... Właśnie, bo wtedy ta encyklopedia, ta gra ożywa. To wszystko, tak, wszystko się zaczęło od filmu Było sobie życie tak naprawdę, jeśli chodzi o naszą działalność wydawniczą dla dzieci. Film sprawdza się w wieku od 5+, czterolatki też oglądają. I jest bardzo dobrym przygotowaniem zarówno do książki, jak i do gry. No na ja temat... tu jeszcze mogę zdradzić sekret, a co tam? Jestem tu od zdradzania sekretów, że został jakby na nowo stworzony, odświeżony, jeżeli chodzi o film. I mamy polski dubbing już teraz i jednej z postaci głosu udziela pani Joanna. Także zapraszam. Nie jednej. To znaczy, ale to odkryjcie chociaż jedną. To ja tam jestem pułkownikiem PSI, tak, czyli główna postać, ale zagrałam tam oczywiście kilkanaście postaci. Także zapraszam, jesteśmy ciekawi. Głosem. Czy znajdziecie panią Joannę wszędzie i jak brzmi głos pani Joanny jako pułkownika? Jestem bardzo ciekawa. No, albo jeszcze innej postaci, bo tam innym postaciom też próbowałam. Negatywne również, pani Joanna, negatywne również. Powiem tak, dla aktora zawsze najciekawsze są postaci złe. Dlatego, że są najbardziej charakterystyczne i można im nadać bardzo dużo, bardzo fajnych, takich pokrętnych, nawet w głosie, cech i dźwiękowych, i charakterologicznych, także postaci złe też. Także odkrywajmy, drodzy państwo, i polecajmy to, bo naprawdę wtedy to ma taki sens, że dzieciaki też widzą, że te postaci żyją i że gdzieś tam to wszystko jest spójne. No i tutaj mamy Było sobie życie, planszę, która też jest kolorowa.
O, i mamy pytania. A i tutaj znowu do zdrapania. To może jakieś pytanie teraz zadamy naszym widzom. O, teraz możemy. Tylko ja nie znam odpowiedzi. Tak. Jaki poziom natężenia dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu? O kurczę. No, to ja 50 też. 90 decybeli, 90 decybeli, powyżej 130 decybeli. No, drodzy kurczę, państwo. Nie wiem. Czy nie wiem. Możemy zrobić 50 decybeli. Mamy odpowiedź C. C. Aha, no właśnie. I co, i co, i dobra, to jest pyć, bo no my nie mamy tego detektora. Na pewno tak. Na pewno tak. Jak już B. Zaznaczona tak. Na rysunku, a cofniesz jeszcze, Olu, proszę. Tak, zaznaczona na rysunku strzałką. Strzałka wskazuje. Strzałka wskazuje lewy przedpokój, lewy przedsionek, lewą żyłę. No, to na pewno. No, na żyłę to trochę za szeroki, ale, ale przedpokój to już całkiem, całkiem. Drodzy państwo, jak myślicie? To teraz przechodzimy B, do zdrowych nawyków. Pani Emilia musi jakiś chyba upominek dostać i chyba pani Ania była również tutaj z nami bardzo aktywna, także pozostawiam państwu rozwadze, żeby uhonorować te... Jeżeli są dobre odpowiedzi, to na pewno... A na same dobre u nas. Po webinarze. To pani Emilio, pani Anno, odezwijmy się po. Jasne. No i przechodzimy do budowania, wcześniejszą planszę poproszę jeszcze, budowanie zdrowych nawyków. Czyli no teraz jest... o ciastkach, szarlotkach. A to jest, słuchajcie państwo, nasz konik w ogóle, wcześniejsza jeszcze. Nie, teraz jest dobrze. No, budowanie zdrowych nawyków, jak również budowanie odporności, bo jedno z drugim się wiąże. I profilaktyka zdrowotna, to tak jak już wcześniej mówiłam, nie dzieje się z dnia na dzień. Jednak musimy nad tym z dziećmi popracować, żeby mądrze dobierały posiłki i produkty spożywcze. Im wcześniej będą miały świadomość tego, że wiele od nich samych zależy, tak? I tym mocniej utrwala się ta wiedza i te zdrowe nawyki. I żywnościowe, i dotyczące sportu, i odporności. Dlatego te nasze gry są świetnym uzupełnieniem przekazywania tej wiedzy. No i mamy tutaj pierwszą grę z budowania zdrowych nawyków odżywiania. To jest, teraz pokazuję w wersji kompaktowej, jedz, biegaj, rośnij zdrowo, nasz hit, bo to już jest... Była chyba też któryś... duża, prawda? Była też tak. Duża. Tak. Była duża, ale... Dzieci, ja państwu powiem, jest też tak. Mamy i wersję dużą, i mniejszą, kompaktową, a to z bardzo prostej przyczyny. Ta gra nadaje się absolutnie do tego, żeby ją wziąć pod pachę na wakacje, gdzie się czasami wspólnie z dziećmi gotuje, gdzie się biwakuje i można zrobić takie warsztaty kulinarne gdzieś na łące, w lesie, gdzieś w jakimś wynajętym domku. Można wspólnie nagromadzić dzieci i wspólnie gotować i z sensem, i z głową i uświadamiać dzieciom, jak ważne jest to, co jedzą. Grę zrobiliśmy, tylko pokrótce powiem, z panią Anną Lewit. My w ogóle chciałam, a propos wiedzy sprawdzonej i czy ona się pokrywa z wiedzą, która jest w szkole, chcę powiedzieć, że każdą grę robimy jednak i konsultujemy z całą grupą specjalistów, także do każdej gry dobieramy sobie grupę specjalistów, którzy nam kontrolują, pomagają w formułowaniu pytań i odpowiedzi, no i jakby certyfikują tę wiedzę, która jest zawarta w tych grach. Tutaj z panią Anią Lewit zrobiliśmy, z panią doktor Anną Lewit, jest tutaj wiele, 16 chyba tutaj jest, tak? 8. Tu w małej wersji. W małej jest 8. Tak. Właśnie, a propos małej i dużej wersji, pytanie jest, czym różnią się te wersje, oprócz tego, że... Różnią jadłospisów. No i planszą. I planszą. Mniejsza plansza. Tam
a tam jest taka wielka plansza. No i jest w dużej grze jest 16 jadłospisów całodziennych. A tutaj mamy 6. Słuchajcie, 8. To jest te jadłospisy, to jest w ogóle absolutny skarb tej gry. Dlatego, że jadłospisy są zbilansowane pod względem wszystkich wartości odżywczych przez panią Anię Lewit, czyli tu nie ma żadnej ściemy, słuchajcie, tu jest wszystko wyliczone co do grama. Także szarlotka tam się wam nie wślizgnie, nie? Nie, nie wiem, czy tu zobaczycie tę ikonkę taką, gdzie w procentach jest podane. A ile już pokazuję czego, bliżej, już o, teraz jest. O, jest tutaj taka ikonka, tu. I tu jest w procentach pokazane, ile procent ważnych składników odżywczych jest w danym jadłospisie. No na przykład... Ale na szarlotkę też jest miejsce. Nie, to jest oczywiście. Maciej Wrzosek włączył się ponownie do dyskusji. Aha, no to witamy. Tak, że jedz, biegaj, ważna gra, ale nie należy do moich ulubionych, bo ja wiem, że w punkcie zwycięstwa mają być właśnie ciacha. Ja może myśli, że już... Aha, to się nie. Panie Maćku, to nic zrobimy. Rozumiem. To zrobimy w takim razie może... Taki zbilansowany z ciachami poprosi. Tak, ale można tam parę jadłospisów do następnego dodruku dodać, na przykład z ciachami o obniżonej wartości cukru, bo pamiętajmy o niestety o cukrzycy atakującej dzieci, ukrytej tak. Cukrzycy. Możemy też, nie wiem, z mąką bezglutenową, na mleku bez laktozy, no można zrobić, pobawić się. Drodzy Państwo, bo a propos akcji, bo ja już męczę i wiercę brzucho, chyba już drugi sezon wydawców, żeby wydali właśnie książkę kucharską dla dzieciaków. Co myślicie o tym pomyśle, bo powinniście mnie trochę wesprzeć, bo oni to tak mnie to tylko nie chcą słuchać, więc jakbyś miała wsparcie z Państwa strony, czy uważacie, że to jest dobry pomysł, taka książka kucharska dla dzieciaków? Oparta na zbilansowanych jadłospisach oczywiście. Tak, oczywiście, że na zbilansowanych i właśnie też może właśnie ze zdrowymi słodyczami. Świetny pomysł. No to... Dziękuję Pani Beato. W takim razie Pani Beato jest Pani matką chrzestną, mam nadzieję, rodzącego się zdarzenia. Ja słuchajcie, chcę Wam jeszcze tylko przeczytać, jakie fajne są te pytania w tej grze. Na przykład, czym są probiotyki? Specjalnym nawozem do roślin bio, mikroorganizmami, które chronią nasze jelita przed chorobotwórczymi bakteriami, C, bardzo trudne egzaminy z biologii. O. Znaczy ja od razu to C, ale nie wiem, czy to jest dobra. Nie C, ale może ktoś odpowie. Ale może ktoś z Państwa wie. Natomiast no, jest to akurat dobrze, bo tak, ta kafeteria jest tak skonstruowana, żeby dzieciom umożliwić odnalezienie właściwej odpowiedzi. Bo zakładamy, że niekoniecznie odpowiedzi na większość pytań znają, ale dobór tych pozostałych elementów sprawia, że myśląc logicznie znajdują właściwe odpowiedzi, co się daje im tak zwane pozytywne doświadczenia, i chętniej się uczą. Na dowód tego, co Janusz mówi, przeczytam następne pytanie. Co sprzyja chroniącym nas dobrym bakteriom w jelicie? A. Słodycze i chipsy. B. Jogurty i kefiry. I C. Frytki z ketchupem. No. Na poprzednie pytanie mamy B, a na to, Pani Aniu, czy to było na to pytanie? Też mam, nie, to chyba jeszcze na poprzednie. Frytki z ketchupem. Na poprzednie B jest prawidłową odpowiedzią. No i teraz mamy katastrofę. Pani Beata pisze, że już jest głodna. Także... My też. Ja chcę jeszcze dodać, że gra jest oczywiście, wszystkie jadłospisy oparte na nowej piramidzie żywienia, w której, jak widzimy, sport jest leży u podstawy, dlatego przejdziemy w sposób absolutnie... Pani Beato, proszę tak, ale jeszcze słowo a propos tej piramidy, bo widzimy tutaj poradnik zdrowego odżywiania, który jest częścią gry i pani Lewit w tym właśnie krótkim poradniku uzasadnia, dlaczego właśnie te jadłospisy zbudowane są w taki sposób, a nie inny. I na czym polega zbilansowane odżywianie. To i teraz możemy do sportu przejść.
Nie do sportu, teraz, do zębu. Teraz idziemy do zębu. Tak, bo no, jak się nie jedliśmy, jak trzeba zęby umyć. Jak jedzenie, to i zęby, no i trudno. Tak. No, trzeba ten, też tylko trzeba dodam, bo z Facebooka jeszcze a propos pytań, że macie, chciałby też, żeby to frytki były prawidłowo podpowiedzią. Także coś trzeba podmieniać w tej grze. Powiem szczerze, żebym się podpisała pod tym. No, aczkolwiek no, jak się ma świadomość, to zaczyna. Tak, ale czy frytki, czy kefiry, ząbki trzeba umyć. Ząbki trzeba umyć i teraz zdrowe zęby, no to oczywiście zdrowie całego organizmu i to musimy uświadamiać dzieciom od pierwszych chwil ich świadomego życia, tak? Wiedza o tym, co się w naszym organizmie dzieje i jakie zachodzą w nim procesy i co wpływa na niego dobrze lub źle, jest niezbędna dla dzieci. No i wiedza o tym, ile bakterii potwornych bytuje w naszej jamie ustnej, jest też ważne. Tutaj szczególnie kładziemy nacisk na sposoby dbania o zdrowe zęby, o zdrowe jamy ustnej, w jaki sposób należy szczotkować, na przykład co można jeść wieczorem, czego nie można. Tu wsparła nas swoją wiedzą pani doktor Milena Sabicka, także też jest wszystko skonsultowane z doktorami. I myślę, że to też jest wartościowa pozycja, no a przede wszystkim oparta na jednym z najbardziej ulubionych przez dzieci odcinków, o zębach, no tam gdzie te strachy. Filmu było sobie życie oczywiście. O, widzimy tutaj tych typów, którzy z kilofami wybierają się po to, żeby robić dziury. No tak. I co robi cukier z naszym szkliwem i z naszymi zębami. Na przykład to zawsze powtarzam, ale nie wiedziałam o tym bardzo długo, że owoców nie należy jadać wieczorem, bo kwasy owocowe niszczą szkliwo. Także no i mnóstwo ciekawostek na temat tego, w jaki sposób odczarować też wizyty u dentysty, u stomatologów, u ortodontów. To bardzo ważne. Bo tak, odczarowujemy to, bo dla niektórych są to traumatyczne miejsca, a tutaj w tej grze powolutku zbliżamy się do tego, że jednak mogą stać się normalne. Także wartościowa pozycja, zachęcamy. No i sport. Teraz tak, olimpiada. No, akurat mamy czas olimpijski, tylko tu generalnie bardziej sport letni. Przepraszam, że się zapatrzyłam. Jeszcze raz poprosimy, bo się dobrze, było na dużym ekranie. Pokazuję, że kompakci. I to też bierzemy pod pachę. Bierzemy pod pachę, zabieramy na biwaki, wyjazdy i tak dalej. Jest tu mnóstwo fajnych zabaw i inspiracji do fajnych zabaw sportowych, co ułatwia też zagospodarowanie czasu rodzicom i dzieciom. No i pokazuje też, jak ważne dla zdrowia. Proszę bardzo. Znaczy tu w grze jakby gra zbudowana jest w taki sposób, że mamy mini gry jakby wewnątrz samej gry, bo o co chodzi? Chodzi o to, że trzeba zdobyć 5 medali. Medale zdobywamy, wygrywając zawody sportowe i mamy w związku z czym 8 konkurencji, w których możemy te zawody sportowe rozgrywać. Są to skok o tyczce, piłka nożna, tenis, oczywiście narodowa dyscyplina polska, czyli rzut młotem. Myślałam, że piłka nożna. Nie, no tu w rzucie młotem mamy chyba najwięcej sukcesów. Czyli też takie mniej popularne, tak? Bo rzut młotem jednak nie jest taką bardzo popularną. Ale medali mamy. Tutaj. Ale mamy medali, no właśnie tego rozgłosu nie trzeba, żeby było dużo medali. Także oczywiście pytania są na temat również odżywiania, które sprzyja budowaniu dobrej kondycji fizycznej, jak i sposobów uprawiania tego sportu, żeby on był korzystny dla nas i nie szkodził. Teraz dalej, co mamy? O właśnie.
To no jest i jakbyśmy nasza pozycja, się kontuzjowali, to się właśnie pojawia kolejna. Nasza pozycja sprzed lat, ale ciągle jest aktualna. No i szykują się do druku. No, już tak, połączamy na większy ekran. Duża plansza. Ciekawe serduszko, oprócz tego na samym środku, tam trochę wyżej. Ciekawe serduszko, które ostatnio biło bardzo mocno na ekranach wielu. Na wielu ekranach, czyli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Znaczy, no to jest najbardziej nagrodzona ze wszystkich gier, bo jest i zabawką roku, i ma nagrodę główną, jak również została perełką. Bardzo ważna pozycja, która no, przede wszystkim może nie tyle uczy, jak udzielać pierwszej pomocy. Uczy, jak udzielać. Ale informuje dziecko o sytuacjach, jak unikać tego, co mu zagraża, ale też jak zachować się w sytuacjach, kiedy już tragedia się wydarzyła, tak? Czyli zadzwonić, znaleźć dorosłego, jak rozmawiać z dysponentem. Gra jest powiedzieć, a jaki wkład właśnie ma Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w ten projekt? Właśnie chcę powiedzieć, że gra jest skonstruowana na podstawie programu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Ratujemy i Uczymy Ratować. I tutaj mamy cały łańcuch, ten pięciopunktowy łańcuch przeżycia, który jest w tym Ratujemy i Uczymy Ratować. Gra jest oczywiście konsultowana i bardzo mocno sprawdzona przez specjalistów Owsiaka. I właśnie bardzo konkretnie uczy, co należy zrobić, żeby do momentu przyjazdu pogotowia uratować komuś życie, czyli pokazuje te podstawowe pozycje, pokazuje ilość ucisków, kolejność tych działań, w jaki sposób wykonać sztuczne oddychanie, pokazuje w jaki sposób i uczy użyć defibrylatora. Także to jest też zebrane, pani Joanno, w taką mini książeczkę, prawda? Tak. Tutaj mamy jest samouczek napisany przez Wośp. Proszę, tu pokazuję. A przepraszam, to jest instrukcja. Już pokazuję. A to jest pierwsze. Ja się nie widzę. My nie mamy podglądu, dlatego pytam, czy widać. O, myślę, że ważny komentarz z Facebooka Pauliny Wrzosek. Większość tych gier, jeśli nie wszystkie, powinny być w podstawowym wyposażeniu szkolnych świetlic czy bibliotek. My się absolutnie. Bardzo dziękujemy, pani Paulino. Bardzo dziękujemy za tę uwagę. Naprawdę jest to wspaniała dla nas nagroda za naszą pracę. Tak, jeszcze Ewa Graniak dodaje. No i w każdym domu tak naprawdę też się podpisujemy, żeby były te wasze wszystkie gry. Ja nie wiem, czy wy na startujecie. Dziękujemy bardzo, dlatego że my traktujemy pracę nad tymi grami i wybór tych wszystkich trudnych tematów jako swoją misję. No, wiemy już wiele z racji wieku o świecie, o sposobach wychowania i o tym, co naprawdę w życiu dzieci i w całym procesie wychowania jest ważne. I wynajdujemy te trudne tematy i przekładamy tutaj, autorem jest tutaj. Mamy dzisiaj tak zaszczyt i honor gościć pana Janusza, który ostatnio właśnie popełni grę w poszukiwaniu złotego runa, co trzeba podkreślić, bo myślę, że to jest taki konik chyba w tej całej portfolio gier chyba pana. No chyba tak, bo no, pozwala trochę pomarzyć. No właśnie, trzeba trochę wypłynąć na szersze wody. Trochę pomarzyć, słuchajcie, my z powodu tej pandemii zamknięci w domu, no ale może za chwilę ruszymy. No, może jakąś łódkę gdzieś uda nam się znaleźć i popłyniemy ekologicznie bez prądu. Pani Beata na czacie, tak jeszcze przepraszam, na bieżąco, napisała: prowadzę sklep z grami planszowymi. Czy macie jakieś plakaty, czy jakieś reklamowe materiały, bo gry rewelacyjne? Ja powiem pani, tylko uprzedzę, to tak przy pierwszej pomocy, że nie dość, że mają mnóstwo materiałów, bo wiem, to jeszcze mają olbrzymie plansze do grania, więc eventy. 3 na 3, 3 metry na 3, ogromne kostki. Właśnie a propos pani Paulino i panie Macieju, do państwa Wrzosek się zwracam. My się z tymi wielkimi planszami do was wybieramy.
Ale nie tylko. Ale nie tylko. Także... Ale ja myślę, że do pani Beaty też możemy się wybrać. A tak, no jak najbardziej, jak dostaniemy zaproszenie, to mamy duże plansze 3x3, duże kostki do gry, ogromnego mistrza. Tak, bo ja pokażę mniejszego, bo mniejszy jest ze mną. Mniejszy jest ze mną, ale jest taki, tylko że jest duży. Duży w wielkości wtedy, człowieka. Słuchajcie, atrakcją samą w sobie. A Maciej już szykuje miejsce dla was, także już... No to super. Poszło. Także mamy plakaty z układem krwionośnym i z systemem kostnym człowieka. Takie. No świetne, naprawdę. I to jeżeli skontaktujemy się później, to oczywiście możemy je przesłać. One są świetne chyba nawet do promocji, żeby jakąś zrobić promocję dla kupujących, prawda? Że jako taki dodatek sprawdziły się na niejednej promocji, jednej z nich byłam świadkiem i naprawdę te plakaty zrobiły olbrzymie wrażenie, nawet są oprawiane w ramkach i wieszane w pokojach. Plakaty dołączamy do zamówień gratisowo oczywiście. I jeszcze mają świetną grafikę przygotowaną na podstawie innej gry, o której pewnie będziemy mówić, na przykład jak myć ręce prawidłowo, bo to się okazuje nie takie proste. Nie, ale nie tylko tę grafikę, ale mamy cały scenariusz lekcji na temat... Bagwiry. A, bagwiry, bo przechodzimy do bagwirów, tak. Olu. Ach, czyli przy okazji, przejdziemy dalej. Tak, no. Tak. Właśnie. Gra na temat budowania odporności i odporność w tej grze jest nazwana supermocą, a cała gra dotyczy problemu i tematu budowania odporności i sposobów, w jaki budujemy tę odporność, czyli tą swoją supermoc, która nas może sama, bez leków, ochronić przed groźnymi, bardzo groźnymi chorobami. Oczywiście mamy tutaj też temat szczepionek, które nazwane są eliksirami supermocy i odczarowywujemy też trochę ten temat i pokazujemy, że na przykład tak groźne choroby jak krztusiec, jak cholera, jak tyfus, jak ospa są zatrzymane w rozwoju i już masowo ludzie nie umierają na to dzięki szczepieniom. Tak. No, gra też spektakularnie kolorowa, mimo trudnego tematu, radosna bardzo. I na niej specjalnie powstał neologizm Bagwiry, prawda? To jest wasza nazwa. Tak, nasza nazwa. I chcę powiedzieć jeszcze, a wróćmy do poprzedniej planszy. No na przykład pytania. Dla kogo lub czego wirusy i bakterie są najgroźniejsze? Dla smartfonów i komputerów, dla malutkich dzieci, dlatego należy je szczepić, dla pracowników służby zdrowia. No akurat ja bym odpowiedziała tutaj dwoma odpowiedziami, no ale... Tak, mój mąż jako informatyk i też by powiedział, że A. Tak. Odpowiedziałby A, rozumiem. Odpowiedziałby tak. No ale na przykład wszystkie są prawidłowe. A jak jeszcze wrócisz, to proste pytanie, bo to jest takie pytanie z serii, w jaki sposób uczymy dzieci prewencji, no bo to jest bardzo ważne, żeby dzieci się umiały zachowywać prewencyjnie. Jak należy kichać, aby nie zakażać innych? Do chusteczki lub zasłaniając nos zgiętym łokciem. B. Najlepiej do góry. C. Trzeba się ładnie uśmiechać, żeby inni się nie obrazili. Więc właśnie dajemy dzieciom te proste narzędzia. No jak kichamy, no to zawsze albo do chusteczki, albo do zasłaniając nos zgiętym łokciem. Bardzo dużo też w tej grze mamy pytań na temat tego i informacji, w jaki sposób można chronić w ogóle na przykład całą klasę przed zachorowaniem na grypę. Po prostu dziecko chore z gorączką nie idzie do szkoły, tak? I bo zaraża innych i na przykład z powodu tego nie pojadą na piękną wycieczkę. W taki prosty, ale pokazujący efekty na przykład zbiorowego zachorowania dzieci w szkole, pokazujemy, że można sobie zablokować wyjazd na wspaniałą wycieczkę albo na przykład zawody sportowe na boisku.
tą właśnie, bo tak, podobnie jak w innych grach mamy, możesz cofnąć? Jeszcze nie, o właśnie, mamy karty szansa pech i tutaj ten pech, który nam się trafia, to są choroby. I tu mamy grypę, mamy świnkę i na karcie jest krótki opis konsekwencji takiej choroby, przy czym to nie jest opis medyczny, tylko to są konsekwencje, jakie ta choroba w życiu dziecka powoduje, tak? Czyli trzeba, no niestety, albo się odizolować, albo coś to dziecko boli, albo czegoś nie może robić i tak dalej, więc opowiadamy o tej chorobie poprzez konsekwencje. No i drugie konsekwencje to są konsekwencje w grze, tak? Te gry, te karty pech i te choroby nam oczywiście psują naszą rozgrywkę i cofają nas do tyłu. Grę zrobiliśmy teraz z taką dalej, gwiazdą telewizji, która jest ekspertem od całej naszej pandemii obecnej, z panią profesor Joanną Zajkowską. I my tę grę zrobiliśmy przed wybuchem pandemii. Po prostu. To jest niesamowite. Gra miała premierę i dosłownie za 2 czy 3 miesiące wybuchła pandemia. Czyli nie zdążyliśmy tych działań. Nie zdążyliśmy tam, tak, nie, tu nie ma COVID-a. Tabliczka eliksirów supermocy, no proszę, bo mamy tak. Eliksiry, czyli szczepionki na tężec, błonice, krztusiec, polio, HIP, gruźlicę, żółtaczkę, ospę, odrę, świnkę, różyczkę. To są wszystko choroby opanowane dzięki szczepieniom. Meningokoki, pneumokoki, bardzo groźne, kleszczowe zapalenie mózgu, żółta febra. To są wszystko opanowane, ciężkie, śmiertelne choroby dzięki szczepieniom. Także oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jest to temat bardzo kontrowersyjny, ale mimo wszystko uważamy, że gdzie się da, należy odczarowywać ten temat i bez przymusu, ale jednak pokazywać, że efekty szczepień są ogromne. Działają. Tu można przywołać profesora Simona, który powtarza na okrągło, że jak był dzieckiem, to wybuchła we Wrocławiu epidemia odry. Wyszczepiono wszystkich bez względu na przekonania i umarły tylko 3 osoby. No ale okej, to jest temat, który każdy sobie sam albo przyjmuje, albo nie. My pokazujemy, że to działa. I odczarowywujemy ten temat i uczymy budowania odporności, bo to jest najważniejsze. Odporność nas chroni. To jest nasza naprawdę wielka supermoc. I ochroni nas. Odporność to jest dobre odżywianie, to jest sport, to jest cała wiedza na temat tego, jak dostarczać do organizmu wartościowe produkty z ważnymi mikroelementami, probiotykami. I myślę, że jak dzieci o tym usłyszą i będą wiedziały, jaką ma moc sprawczą, to będą pamiętały o tym i kiedyś się ta wiedza odezwie. Także tu jeszcze raz pokażemy naszych partnerów medialnych. Bardzo nam miło i mam nadzieję, że to grono będzie się powiększało. Ja też pokażę, że w międzyczasie zbudowałam. O, proszę bardzo. O! Ja jestem atechniczna absolutnie. Pani Doroto, to dla też jakaś nagroda. No właśnie. Właśnie ja już mam, bo ja już mam nagrody, już mam zbudowane. Natomiast Paulina Wrzosek napisała, że jeszcze ostatnie formalności urzędowe a propos punktu zwycięstwa. Proszę nam tylko powiedzieć, z którymi urzędami mamy porozmawiać, żeby to przyspieszyć, ale już jesteśmy coraz bliżej otwarcia. No to bardzo się cieszymy, trzymamy kciuki, no i szykujemy te wielkie plansze, ale i małe też. Punkt zwycięstwa to jest, jeżeli dobrze pamiętam, Ursus Warszawa. Państwo, którzy są z nami i w pokoju webinarowym na Facebooku, ja już myślę, że będziemy pracować nad tym, żeby Was zaprosić jak najszybciej na taki turniej. A co? A co? Oczywiście. No tak. A pani Beata, nie wiem z jakiego miasta, jeżeli pani by mogła jeszcze się odezwać, też myślę, że tutaj trzeba powiercić trochę dziurę w brzuchu i tam też się wybrać z tymi dużymi planszami, bo one robią niesamowite wrażenie, naprawdę. Ja jeszcze chcę powiedzieć, że do Bagwirów mamy super opracowaną lekcję gotową, którą można z naszej strony pobrać, lekcję do szkół.
czy nawet można taką lekcję zrobić w punkcie zwycięstwa. Dlaczego nie? Taką po prostu tak kiedyś takie popołudnie. Warsztaty dla dzieciaków, tak? Warsztaty dla dzieciaków. I pracujemy nad tym, że każda gra medyczna nasza będzie miała taką lekcję do pobrania, czyli gotowy materiał na warsztaty i na lekcje. Oczywiście zachęcamy też do naszych ofert. Czy materiały promocyjne, które Państwo widzieliście, wszystkie są dostępne, trzeba się zwrócić mailem, wysyłamy bez problemów. Większość gier ma filmiki promocyjne, które są dostępne na YouTubie, ale też linki możemy wysłać. O właśnie. No i zapraszamy do współpracy. Tak, my też zapraszamy. Bardzo dziękujemy za dzisiaj spędzony czas. Panie Januszu, godzina 10. Pan Janusz powiedział, że to będzie maksymalnie 7 minut, także... Prawie się udało. Prawie się udało. To znaczy, jakby nas pani pociągnęła za język, to moglibyśmy opowiadać jeszcze długo na temat tego, co chcemy tylko zrobić. Nie wiadomo, ile osób by z nami zostało. Nie wiadomo, ale tutaj już mamy komentarz z Facebooka. Dziękuję za miło spędzony czas. Miło się Państwa słucha, więc myślę, żeby Państwo posłuchali. Dziękuję. Mamy jeszcze od punktu zwycięstwa. Tak, my jesteśmy otwarcie na wszelkie formy. Z całą pewnością się odezwiemy. Bardzo dziękujemy. Także dziękujemy. Życzę Państwu cudownego dnia. Zajemności. Nie mogę doczekać nowości, oferty na kolejny sezon i będziemy wiercić dziurę w brzuchu a propos tej książki, jak już Państwo tutaj widzicie. A no to super pomysł, ale mamy w zanadrzu parę innych super pomysłów, tylko zastanawiamy się na razie, jak je zrealizować, bo niektóre to już prawie gotowe. Ale to zostawiamy na następny. Tak, coś musimy niedopowiedzieć, żeby było tak, o czym mówić następnym razem przez kolejne 7 minut. Pozdrawiam. Nas tak pilnuje, że my tu siedzieć nie możemy. Nie da, nie prześlizgną się, nie. Wszystkiego dobrego jeszcze raz i miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękujemy.